Cześć wszystkim! Chciałbym wam dzisiaj pokrótce przedstawić Age of Empires Online, grę Microsoft Games wydaną w 2011 roku. Gra ta łączyła w sobie elementy RTS z MMORPG, opierając się na rozgrywce znanej z serii Age of Empires. Elementem MMO było głównie miasto, którym dysponował każdy gracz. Mogło ono być rozbudowane i upiększane, jednak pełniło ono głównie rolę odpoczynku pomiędzy zadaniami. Zadania gracz przyjmował od postaci NPC, tak jak w normalnej grze MMO, jednak każdy z zadań było misją wykonywaną w typie podobnym dla serii, czyli budowanie budynków, zbieranie czterech surowców i niszczenie bazy wroga. W każdej takiej misji gracz otrzymywał doświadczenie oraz złoto, które rozwijało jego miasto, co dawało możliwość blokowania kolejnych jednostek, technologii oraz dostęp do kolejnych zadań. A to gracz mógł zdobywać oraz wyrabiać przedmioty, które potem ekwipował swoim oddziałom. I w ten sposób wszystkie tego typu jednostki rekrutowane podczas misji miały, powiedzmy, zwiększone obrażenia bądź inne takie rzeczy. Gra początkowo posiadała dwie cywilizacje, Greków oraz Egipcjan. Potem jednak zostali dodani Persowie, Celci, Babilończycy oraz Norsowie. Czyli tacy jakby Nordowie, dobra. Każda cywilizacja posiadała własne jednostki, inny wygląd budynków oraz pewne, powiedzmy, specjalne mechanizmy. Na przykład Babilończycy dysponowali przenośnymi magazynami, a żołnierze Norsów mogli stawiać budynki wojskowe. Każdą cywilizację rozwijało się oddzielnie, podobnie jak w grach MMO się rozwijała postacie i każda z nich dysponowała troszkę innymi zadaniami do wykonywania. Gra stawiała na rozgrywkę online z innymi graczami, przyjaciółmi lub nieznajomymi. Zdecydowana większość zadań w grze mogła być wykonywana w trybie kooperacji z przyjaciółmi bądź z losowymi graczami. Gracze mogli również nawzajem odwiedzać swoje miasta, kupować przedmioty w swoich sklepach itp. itd. Gra dysponowała również innymi trybami gry, nie tylko zadaniami. Gracze mogli na przykład brać udział w rankingowych grach PvP, na losowych mapach, rozgrywkach typowych skirmish przeciwko komputerom, trybie Defense of the Crate, która było typem obrony przed hordą, oraz zmaganiach nacji, w których za wykonywanie daily questów co miesiąc gracze otrzymywali różne nagrody. Rankingowy tryb PvP nie korzystał z przedmiotów i odblokowywał wszystkie jednostki i technologie, dzięki czemu gracze na każdym poziomie mieli równe szanse i jakby odchodziła wtedy kwestia wyważenia przedmiotów w grze. W najlepszym okresie gry co czwartek były organizowane również streamy z turniejów społecznościowych gry, które przyciągały tak około paruset graczy. Wykonywanie zadań dla jednej cywilizacji zajmowało ponad... Wykonywanie wszystkich zadań zajęło ponad 100 godzin gry, a cywilizacji potem było 5. A ponadto gracz, kiedy już je wszystkie wykonał, mógł jeszcze wykonywać daily questy oraz wykonywać zadania na mapach losowych. Więc gra posiadała dużo kontentu. Miała ona jednak swoje problemy. Głównym z nich był początkowo przyjęty system biznesowy free-to-play. Gracze darmowi nie mieli dostępu do najlepszych jednostek i technologii, a dostęp premium wykupywało się osobno dla każdej cywilizacji za cenę około 80 zł. W dniu premiery dodatkowo gra oferowała tylko dwie cywilizacje, więc początkowo gracze szybko zrazili się i przestali grać. Gra jednak dalej się rozwijała i po pewnym czasie zmieniła również swój model. Ceny cywilizacji tam spadły o połowę ponad i mogły być również wykupywane za walutę premium, którą zdobywało się za wykonywanie zadań w grze. Zostały również zmniejszone ograniczenia graczy darmowych. Na przykład nie mieli oni już limitów jakichś jednostek, których nie mogli zdobyć. Nie mogli jedynie ekwipować epickich i legendarnych przedmiotów dla swoich żołnierzy. Początkowo jednak zła opinia gry się utrzymała i zamiast gra zyskiwać, graczy powoli traciła. W 2013 roku rozwój gry został zatrzymany, a w połowie 2014 roku serwery zostały wyłączone. Powodem tej decyzji była nieopłacalność gry oraz zamknięcie platformy Games for Windows Live, z którą gra była mocno spięta. Społeczność graczy jednak nie zapomniała o Age of Empires Online. 30 maja tego roku założyliśmy grupę na Steamie, której celem jest przywrócenie gry. Od tamtego czasu zebraliśmy ponad 800 graczy i nasza liczba stale rośnie.
Uważamy, iż niepowodzenie gry było spowodowane głównie kiepskim startem. Sama w sobie ona posiadała wystarczająco dużo dobrego kontentu, aby zapewnić wiele godzin dobrej zabawy. Twierdzimy również, że ponowne wydanie gry oraz lepszy marketing pozwolą przyciągnąć do niej dużą liczbę graczy. Gra posiada dużo rozwiązań, pomysłów niespotkanych w innych grach RTS, jak żadna inna gra tego typu również wspiera rozgrywkę ze znajomymi, w kooperacji oraz w współzawodnictwie. Naszym celem jest przywrócenie możliwości gry w Age of Empires Online. Aby osiągnąć to, tworzymy dużo medialnego szumu wokół niej. Piszemy maile do Microsoftu, udzielamy się na stronach społecznościowych Age of Empires oraz przede wszystkim zbieramy więcej ludzi na naszej stronie społeczności Steam. Mamy nadzieję, że duża liczba osób zaangażowanych w naszą akcję może pokazać Microsoftowi, iż ponowne wydanie gry może odnieść sukces. Porównując, Age of Empires 2 HD Remake posiada obecnie około 3000 aktywnych graczy, a Microsoft aktywnie wspiera i rozwija tę grę nadal. Więc osiągnięcie podobnej liczby członków dla naszej społeczności Steam będzie bardzo dobrym punktem wyjściowym dla naszej akcji. Znając jednak kooperacyjną politykę Microsoftu, może i nie mamy dużych szans na przywrócenie tej gry. Jednak nasza akcja dopiero się zaczęła. Jesteśmy bardzo ciekawi efektów, jakie może ona przynieść. Jeżeli jesteś zainteresowany naszą akcją, proszę odwiedź naszą stronę bringbackaoe.myaoe.mygamesonline.org oraz dołącz do naszej społeczności Steam Bring Back Age of Empires Online. Linki będą umieszczone w podpisie. Obserwuj posty i ogłoszenia pojawiające się na stronie Steam. Informujemy na nich, jak możesz pomóc naszej akcji i jak się ona obecnie rozwija. Opowiedz również o nas swoim znajomym i udostępnij nas na portalach społecznościowych. Nasza liczba jest naszą główną siłą, więc kupię siła. Mam nadzieję więc, że przynajmniej kilkoro z Was zainteresowałem tą akcją i że będziecie nas wspierać aktywnie bądź pasywnie. I że razem uda nam się osiągnąć przynajmniej jakieś oficjalną informację od Microsoftu, co możemy liczyć od nich w tej sprawie. Póki co więc dziękuję wszystkim za uwagę. Wspierajcie nas. Bardzo wszystkim dziękujemy za wszelkie wsparcie, jakie mogą nam udzielić. No i cóż, pozdrawiam wszystkich. Cześć!